Witam. Pamiętacie odcinek o tym, jak się nie zakochać? Powiedziałam wtedy. Ta lista byłaby dłuższa, gdybym zrobiła filmik pod tytułem jak się zakochać, bo... A no właśnie. Dzisiaj będzie odcinek o tym, jak się zakochać. Już ja wam pomogę. Mam nadzieję, że jesteście świadomi konsekwencji, żeby później nie było. Będziecie siedzieć i nagle... Powinienem kupić łódź. To nawet nie jest scenariusz, to jest mem. Nie pytaj. Etap pierwszy. Znajdź ofiarę. Wasze upodobania i charaktery wcale nie muszą się całkowicie ze sobą zgadzać. Uwielbiasz białą czekoladę, a ona nie? Uwielbiasz oliwki, a on nie może ich przełknąć? Więcej dla ciebie. Nie rozumiem ludzi, którzy uważają, że nawet to powinno się ze sobą zgadzać. Teraz przynajmniej nie musisz wszystkiego lizać, żeby oznaczyć, że jest twoje. Lenny face. Wspólne zainteresowania są jednak bardzo ważne, dlatego jeśli na przykład interesujesz się skateboardingiem, to zagadaj do kogoś w skateparku. Jeśli interesujesz się piłką nożną, wyjdź na mecz. A jeśli jesteś fanem czarnego humoru, znajdź kogoś, kto śmieje się na pogrzebie. Tylko ten. Uważaj, bo ten pogrzeb może być jego sprawką. Chyba, że interesujesz się kryminałami. Wtedy pięknie się składa. Zakochasz się, będzie dla ciebie idealnym partnerem, a później cię zamorduje i odzieje twoją skórę. Ale przecież robił ci śniadania. Co się dzieje z tym światem? To nie, to podobno. No dobra. Ludzie mówią, że żeby znaleźć miłość, trzeba się ruszyć do baru, albo do klubu, albo na imprezę. Ale jeśli nie interesują cię takie rzeczy, to jedyne co tam znajdziesz to rozwodnione piwo i choroba weneryczna. Dobra, serio. Jeśli twoja wymarzona partnerka gra w gry, to nie znajdziesz jej w klubie. Chyba, że jest tam Charizard. Właśnie! Nintendo wyszło naprzeciw błąkającym się duszyczkom szukającym miłości. Teraz błąkają się naprawdę po świecie szukając Pokemony i... istnieje prawdopodobieństwo, że tak jak w najbardziej tandetnej komedii romantycznej, wpadniecie na siebie. Wtedy możesz jej subtelnie wyszeptać. Ratata. Może wtedy ona ci wyszepta. Ratata. Mewtwo. Jeśli to wszystko nie wypali, to zawsze można poszukać miłości w internecie. Złapać kilka Pokemonów też. Ale z tym wiąże się ryzyko, że osoba idealna w internecie nie będzie już idealna w realnym świecie. W internecie powie ci, hej, mam vloga i bloga. Chcesz zobaczyć? A później poznasz ją w realu i pomyślisz, meh. Oczywiście nie mówię o sobie, ja jestem idealna pod każdym względem, tak? Mama by mnie przecież nie okłamała. W każdym razie jestem pewna, że znajdziecie w końcu tą osobę, która zaakceptuje was takim, jakimi jesteście. Pamiętajcie, nie zmieniajcie się dla nikogo. Jeśli ktoś oczekuje od was zmiany, to wypierdzielcie go ze swojego życia, zanim będziecie żałować. Tej rady nie dotyczy komunikat na początku, proszę ją wcielać w życie. To była bardzo dobra rada. A, dziękuję, dziękuję. Jeśli już znajdziecie tę osobę, to wystarczy, że pozwolicie jej się do siebie zbliżyć. Otworzycie się, a później ona wbije wam nóż w serce. Nikt nie powiedział, że uda się za pierwszym razem. Życie się. Nieprawda. To nieprawda. Życie jest super. You've gotta get up and try. Skoro już wiecie, jak się zakochać, to idźcie i dzielcie się tą miłością. A dla mnie proszę pokojową nagrodę Nobla czy coś. Trzymajcie się, wejdźcie na mojego bloga i koniecznie weźcie udział w wakacyjnym konkursie, żeby wygrać jedną z tych pięknych koszulek. Subskrybujcie ten kanał, kochajcie się, bądźcie szczęśliwi. Pa, pa. Like be, but you cannot lie. Your mother can't deny. What a girl works in when the end of the way is interrupting in your face, you can't scrub. Wanna pull up tap, cause you're not that bad, you're stuffed. Deep in the jeans she's wearing. I'm hoping I can stop staring. No, baby, I wanna get with ya and take your picture.